Autorzy filmów i animacji dotyczących historycznych wydarzeń nagrodzeni. Dziś poznaliśmy młodych laureatów z Polski i z zagranicy piątej już odsłony konkursu Patria Nostra. Na uroczystej gali finałowej Filharmonii Krakowskiej była Katarzyna Pisarek. W lipcu 1920 roku Polacy zmuszeni byli cofać się. Wojska bolszewickie parły całą swoją masą w kierunku Warszawy. Bitwa o Mławy i Pułtusk, rok 1920. To historia opowiedziana okiem młodych ludzi, uczniów gimnazjum imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie. Pomyśleliśmy, że dobrze byłoby to pokazać tak jak najbardziej kinowo. No i po prostu sfilmowaliśmy, znaleźliśmy pasujące miejsce w lesie. I sfilmowaliśmy taki jakby fragment tej bitwy. Ktoś był operatorem, ktoś był aktorem. Film doceniło jury tegorocznego konkursu Patria Nostra. Uczniowie zdobyli główną nagrodę. Propagujemy polskość wśród młodzieży polskiej, krajowej i zagranicznej. Szczególnie to jest bardzo ważne dla Polaków za granicą, bo oni często są w mieszanych rodzinach. Uczniowie zagłębiają się w konkretny temat, rozszerzają wiedzę o nim. Żeby zrobić taki film, który trwa 45 sekund, oni muszą bardzo dużo godzin spędzić na książką, w bibliotece. Uczy to ich patriotyzmu, takiej miłości do ojczyzny, prawda? A po drugie pozwala im się rozwijać też, odkrywać swoje nowe talenty. Kręcenie filmu dla nich może być czymś nowym, przy okazji montaż tego potem wpływa na to, że mają okazję tak rozwinąć się w inny sposób również. O nagrodę walczyli uczniowie z 60 małopolskich szkół, a także młodzież polonijna z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Staramy się wspierać, współfinansować te inicjatywy, które mają na celu propagowanie wiedzy o historii, które propagują postawy patriotyczne, chrześcijańskie i również budują taką wspólnotę, szczególnie wśród młodych ludzi. Wszystkie prace można zobaczyć na stronie internetowej konkurs-patrianostra.pl. Katarzyna Pisarek, Kronika.